Z tej strony Jimmy i dziś Wam zaprezentuję dwie kolejne wersje The Hunter. Pierwsza to jest wersja 2009 Special Edition Best of Simulation i ona zawiera 3 miesięczne konto premium oraz trójnóg Nic więcej, niestety tam nie ma. Na pudełku, jak zwykle są jakieś informacje, gdzie się zarejestrować jakieś takie hasła reklamowe, które powinna złapać, zachęcić do kupienia W środku mamy płytę. Oczywiście instalacyjna, która wymaga jeszcze aktualizacji, bo jest stara. Pierwsza ulotka była z reklamą, a na drugiej znajdują się informacje dotyczące rejestracji w języku niemieckim oraz postępowania w przypadku problemu. A na samym dole, który zakryłam znajduje się kod aktywacyjny, którego Wam oczywiście nie pokażę. Jestem troszkę zawiedziony, ponieważ jest to bardzo uboga wersja. Mogłaby być zawierać chociaż jakąś gazetkę. Osobiście nie polecam je kupować, ponieważ są w tej cenie lepsze. The Hunter 2012 i tu już można pogadać sobie na temat gra zawiera 6 miesięczny konto premium karabin, sztuter powtarzalny kalibru 308 do tego mnóstwo innych rzeczy sama w sobie kosztowała jak dobrze pamiętam 90 zł. w 2012 roku napisali, że w wersji 2012 w wersji 2012 dostaniemy taką rozkładaną klapę, który, na której będzie duża mapa rozrysowana gry The Hunter, ale niestety jej nie ma. Napisałem do oficjalnych twórców, ale niestety mnie olali. Co więcej, no zawieramy... 6-miesięczny konto premium, strzelbę 12 na 70 sztucer 243, 270, sztucer 308, łuk bloczkowy, rewolwer 357, 44. Lunety 2x20 do rewolwerów, 39x40 do anszuców i 4x32 sztucery. Wabiki: wabik na jelanie beczek, chrząkacz, wabik na łapiti, uryna na dziki wieprze, wabik na bażantym. Czapka, bałnen kroket, podstawowe spodnie, t-shirt, buty trapera to każdy. Ma... I na wyposażeniu jest lornetka czyli standard, plecak, zapasy kempingowe, aparat, apteczka pierwszej pomocy, eliminator zapachów wskaźnik wiatru. Ta wersja w sama sobie jest o wiele bardziej opłacalna niż kupowanie wersji yy, Tri-Runner albo Pioneer na The Hunter ponieważ ona kosztuje 120 zł i daje nam o wiele mniej niż ta wersja z 2012 czy 2013. Jeżeli mają wam polecać, kupujcie wersję 2012. Jest to bardzo dobra. Yy, bardzo dobry, bardzo dobry wybór. Zawieram wszystko, co jest wam potrzebne do polowania na start. I oczywiście, odpowiadając na Wasze pytanie, te wersje niczym się nie różnią. To jest wszystko to samo. Po prostu to są wersje pudełkowe, które zawierają w środku kod. Nie płaciłem w sumie za kod, a nie za pudełko i za grę. Oczywiście tam są doliczone jakieś. Ceny, jakieś marże, ale niczym się nie różni w trakcie grania. Tak więc to by było na tyle. Niedługo przyjdzie wersja 2014 i zrobimy kolejny unboxing. Dzięki.